Czołem, witajcie po mojej kilkudniowej nieobecności. Jesteśmy, no tak jak się spodziewacie, u Juana. Nie wiem, co tu się dokładnie podzieje, ale jedno jest pewne. Spory udział pewnie w tym odcinku weźmie również Taylor. Dobra, przyszedł pan majster, naprawił nam komputer. Co dalej? Ania Różyczka. Aha, Ania Różyczka jest tak zapatrzona w Juana, że już niczego więcej nie pragnie. Miło. Taka średnia inwestycja, jak ty zarabiasz 176 tylko. Nie wiem, czy Juan chciałby cię trzymać. Przyjaciół też za bardzo do rodziny nie wprowadzasz, tylko tego Huberta. W ogóle Hubert to ma pecha. On się przyjaźnił z Konstancją, teraz się przyjaźni z Różyczką. On ma jakąś taką tendencję przyjaźnienia się z ofiarami Juana. Proszę, dziewczyna się poczuła, zaczęła coś grillować. Nie, ciesz się, i tak to niczego nie zmienia, absolutnie niczego. Zgaduję, że dzwoni Taylor zapytać o to, czy Konstancji nie ma w domu. No kurde, to się strogo zbugowało. Juan właśnie wrócił z cmentarza, na którym szukałam nagrobka Konstancji, kotek. Bo ej, kompletnie nie mam pojęcia, gdzie on jest. Na cmentarzu go nie było, co ja zrobiłam z tym nagrobkiem? Ty go masz w kieszeni na przykład dalej? No nie. Gdzie jest nagrobek Konstancji? To musiała obejrzeć poprzednie nagrania i go poszukać, w sensie dojść do tego, gdzie ja go opchnęłam. Ale dobra, nieważne. Olać Konstancję, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Zamiast tego może byśmy spędzili trochę czasu z Taylor. Fajnie by było, gdyby ona dała się poderwać, ale podejrzewam, że to się nie uda, bo ona ma męża. Jak już niejednokrotnie narzekałam, jakiś mój młot mocno tutaj takie jakieś zdrady blokuje. Jakieś takie delikatne uwodzenie? No właśnie. I w tym właśnie rzecz. Ale ja mam pewien sposób, by to oszukać. Więc generalnie użyłam teraz kodu, który sprawia, że cokolwiek nie zrobię, a co może zostać odrzucone bądź zaakceptowane, będę miała pole wyboru, czy to ma być, widzicie, zaakceptowane czy odrzucone. Więc proszę bardzo, nie obchodzi mnie, że masz męża, jesteś nasza. Że Juan potrafi nawijać makaron na uszy. To myślę, że jak najbardziej mógłby ją tutaj próbować bajerować, że to wszystko, co robił, to robił dla niej. Albo że przy niej chce się zmienić, być lepszy. Dziewczyny są łasne na takie rzeczy. Aczkolwiek i tak wprowadzimy ją tutaj, dopiero na koniec tej tury. No, żeby nam się czas zgadzał, co nie? Jak ją wprowadzimy teraz, to będziemy musieli jej 3 dni dodawać. Znowu, komu by się chciało? To proszę bardzo, zafunduję wam bardzo piękną katcenkę. Wiem, wszyscy ją uwielbiamy. Ziemi. W ogóle nie zrobiłam sobie kawy, halo. Że wiem, czemu się jakoś tak inaczej nagrywa. Jak to tak bez kawy? No bo lepiej, żeby Ania Różyczka nie wiedziała, że tutaj coś jakąś inną, bo Ania akurat cię traktuje bardzo poważnie pewnie, jak wszystkie twoje baby. Dobra, Ania w ogóle czemu śpi na... Aha, no dobra. Wiem, czemu śpi na kanapie, bo łóżko było zajęte, haha. Ech, Juan. I co ja mam z tym zrobić? To byś musiał jakieś kolejne baby iść może podrywać, co nie? A chodź do parku. Ona tam biedna sprząta, a ty jedziesz na podryw. No tak. Dlaczego zawsze, ale to zawsze jak jedziemy poznać jakieś baby, to pojawia się Penny. Ale może byś jej powiedział, że ma śliczne usta, co ty na to? Boże, tam będziesz do niej szedł 5 lat. Masz piękne usta. O, no tak, wiem. Głupi Luk za nie zapłacił. Wiecie, ja też nie chciałam, żeby on nagle zaczął wszystkie baby wyrywać, ale z taką chemią, Jezus Maria. Dobra, ale nie widzę tutaj kobiet, które mógłbyś poznać. A za chwilę będzie ranek, więc wracaj do domu. No już mu się urodziło, że koniecznie chce z nią flirtować, chce iść na randkę, no cały Juan. Kto by się spodziewał? No i Juan, wiesz jak jest, zasuwaj.
Czyli może tędy przejść. Kurde, ja miałam nadzieję, że nie może. No. Do pracy idziesz. O kurde, zapomniałam. Dopiero o tym mówiłam. No i pójdziesz śmierdząca. No wybacz. Przykre jest to, że on zna same nastolaty. Czy w tym mieście nie ma już dorosłych simów, czy simek płci żeńskiej? Że on jest w ogóle bardzo zły... Aha! No ta... No tak. Dokładnie tak. Zapomniałam. Dlaczego nie przyniosłaś awansu? I co ci się spełniło? Negatyw? Katar przyniosła. Jeszcze się rozchorowała, jeszcze będzie... wiesz co, jesteś beznadziejna. Naprawdę. Może do centrum handlowego? Może tam będą jakieś kobiety? I się nie przebrał. Może w aucie się przebierze? Dobra, przebrał się. Mądry facet. Tej nie lubisz, to jest facet. A ta? Aha, niby zrobił fuj, ale nic się nie pokazało, jak zawsze. Coś mam stupcony przez mody z tą chemią, z tym wszystkim. Idźmy na basen. Szybko, bo ci nocy braknie. Kobieta! Goń ją! Goń ją! Szybko! Kobieta! Ale jakąś chemię widzę. Bryluj! Co nam dasz? Co mi pani dasz? Za mój cenny czas! Nie, bo... Co? Dobra, ale to pewnie jakaś pierdoła, bo ja generalnie... No właśnie, perfumy. Bo generalnie mam moda, który sprawia, że oni nie dostają tych telewizorów, bo dla mnie to było... No jest jakaś nieśmiała chyba. Bo dla mnie to po prostu głupie, że obcy random daje nagle telewizor z dupy. Facet. A. Bramkarz, byle niekrewny idy. Jeden piorun tylko. Zleciała. Cześć wampirzyca. Siemanero. Kobieta. Ale to nie, udajemy, że jej tu nie ma, ona siedzi na strychu u żula, nie, Dobra, i wracamy do domu, bo faktycznie nas zaraz dzień zastanie i będzie trochę przypał. Umierasz? Bo w sumie z choroby to nam jeszcze nikt w tym domu nie umarł. Chcesz być pierwsza? Dobra, no posprzątaj, co to za syf narobiłaś, halo? Wyczyść. Nie obchodzi mnie, że chora jesteś. Dom ma być zadbany. Co się z tobą, Aniu, dzieje? Moje serce krwawi. Chłopak mnie nie zabił. Co? Dzień się zrobił, Juan. A nie, szósta, czyli jeszcze nie jest dzień. Czyli moglibyśmy jeszcze... Tak dać tej Ani odczuć, że jednak coś dla nas znaczy. I potem jak już wykorzystasz... Znaczy, jak Juan ciebie wykorzysta... Możesz iść do pracy, proszę bardzo. Czemu nie? Szybciutko. Nie ma czasu, bo Juan musi iść do trumny, bo mu spadają potrzeby. Proszę bardzo. I czy przyniosłaś awans? Nie przyprowadzasz kolegi. Awans, dobra. To super, bo są rachunki i zaraz je opłacisz. Mam nadzieję, że tej twojej kasy wystarczy. 2880. To ty na nie powinnaś zarabiać, kurde, pół życia chyba. Jeszcze logiki potrzebujesz. Gdzie ja ci, kobieta, logikę wbiję? A ty w ogóle chcesz być... projektantką gier. Dobra, czyli zarobimy na dziecku. Nie jest źle. Postawię ci szachy, będziesz grała w szachy, będziesz grała i awansowała. Tararararara, tylko nie wiem, gdzie je dać, gdzie jest dla nich miejsce, kurna mać. No wbijaj ten punkt logiki, dziękuję i idź spać. A, Ślin, dopiero cię pochwaliłam. A potem zaproś na randkę. To może być większym wyzwaniem, bo nie masz z nią w ogóle chemii, więc od tej zacznijmy. Ona tam biedna zaciążyła i w ogóle, a ty zamiast spędzić z nią czas ciężarną, to wydupiasz na randkę z inną. Lubię cię, wiesz? Naprawdę cię lubię. Jaki uchachany, jaki szczęśliwy. Aha, ona jest w tych ciuchach z roboty, no tak. Trza!
Nawet przyjaźń nie dasz się objąć. Głupia cipa. Oczywiście Penny i Yvette, no kto inny, nie? No i teraz skoczyła podwójna chemia, to już chyba powinno być lepiej, co? Era to już pójdzie z górki. Nagle przestała udawać niedostępną, kurde. No i pięknie. Ej, ale halo, ktoś tu nam zostawił jakieś gówno. My tego nie chcemy. Spaghetti, naprawdę? Tak ja to mało... Chyba, że właśnie o to chodzi, że to ma wyglądać jak w tym, w Zakochanym kundlu. Kłan! Ty świnio, ty! Co za dziad? Nie, ja nie mam siły do tego dziada już, nie. Nie mam do niego siły. Już chodź. Dzisiaj nie pracujesz. Haha. Tyrelelelele. O, jakaś koleżanka cię zastąpiła. To my też koleżankę chętnie poznamy. Chodź tu. Co? Ale ciekawa rozmowa. No, doprawdy. Ej, dobra, jest szósta. Juan, spierdzielamy do domu. Rodzisz? O nie. O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni. Znaczy, o tak, będzie więcej kasy. Ale o nie. Dlaczego mi to zrobiłaś? Babo, głupia. Nubu, ja wiem, że Nubu. Ja wiem. A, jejku. Dwie dziewczynki. Juanita. I Nierunak. Jejku. Juanita i Luciana, nie wiem, jakkolwiek się to wymawia. I wieczorkiem wiadomo, co z tymi dziećmi się stanie. Na razie możesz poudawać, że jesteś ich dobrą mamą, proszę. Co z tego, że nie masz gdzie ich położyć spać? Oczywiście Juan bierze sobie kwiatuszki do kieszeni. No, zdjęcie to sobie może podwiesić nad trumną, czemu nie? Chciałaś dzieci, to cierp. Właśnie, kurczę, jest po tym, noc jest. Więc zaproś sobie na randkę tą drugą dziewczynę. Mówiłam, z tą Franką nawet nieźle idzie. Oj. Zapomniałam, że ona tu pracuje. No cóż, była średnio zadowolona. Ale nie było przypału żadnego. A ty tu masz fajny zapłon. Cassidy to samo. Ja nie mogę, jaka niewyżyta. Ej, tu Juanowi się jeszcze w ogóle nie zrobił nic takiego, a ta już kolejny raz chce, tylko teraz w aucie. Będę brał cię. W aucie. Nie, idź sobie. Kopieto. Bo cię zamienię w wampira, zobaczysz. Ale kto by się Stanisławą przejmował? No chodź. Co ja klikłam? Co? Jak ją ukłonić w szyję? No. Zaproś. Proszę bardzo. Skoro jesteś taka niewyżyta. Juan raczej nie będzie się z tego powodu skarżył. Kończymy tą randkę, wracamy do domu. Nie. Ej, ale on coś ma zesrane. Bo on nie może jej ani zaproponować małżeństwa. A chyba powinien się móc oświadczyć na parceli publicznej bez problemu. Lol. Coś jest nie tak. Czemu on te dzieci trzyma? To ty powinnaś je trzymać. Ty ich chciałaś. Anka! Co się z tobą, Aniu, dzieje? Okej, Juan za chwilkę wróci, więc jeszcze sobie zadzwoni po naszego ziomeczka Ogra. Chodź tutaj, zrób se z nim zawody w pierdzeniu. Jest wczesna pora, jeszcze chyba zdążysz. No, dawaj. Na randce ci dobrze szło z tym pierdzeniem. Nie zawiedź mnie.
That's it. Chyba przegrał. Tak mi się zdawało. I ma przynajmniej pamiątkę po ogrze. Ale nieważne, sprzedaj dzieci. Oboje. No, sprzedawaj. Nie przejmuj się, Różyczka posprząta. Dobra. Ej, nie spojrzałam za ile. Kurde, za 500 tylko. Idź, zawiodłeś mnie. No. Miałam nadzieję, że więcej nam dasz. No kurde, co dobra, jak ona sobie pójdzie, będę mogła. To idź szybciej. Różyczka udaje, że nic nie widziała. O nie! Juan! Szybko! Szybko! Czemu tak jakoś na okrętkę dziwnie idziesz? Nieważne. Dobra, nie usmażyłeś się już. Przestań się kopcić. Jest okej. I tym optymistycznym akcentem i wspaniałym widokiem na Juana w trumnie będziemy kończyć odcinek. Zgadza się, nie wyrobiłam się czasowo z wprowadzeniem tutaj Taylor, więc myślę, że zrobimy to w przyszłej turze na początku. Najwyżej zagramy tutaj najpierw, czy wejdziemy po prostu między odcinkami i ją tu wprowadzimy. Dajcie może znać, jaki macie pomysł na rozwinięcie tego wątku z Taylor. Czy chcecie, żeby on ją tutaj faktycznie zwabił i uśmiercił? Czy może macie Taylor za na tyle naiwną, która po prostu, tak jak wszystkie inne kobiety Juana, nieświadoma niczego, mieszkałaby z nim? Może rodziłaby mu dzieci, na których może tym razem byśmy zarobili trochę więcej? Już wiem, że niemowlaków nie opłaca się sprzedawać. Bo chyba za tego małego dzieciaka, za Harego, dostaliśmy więcej kasy, tak mi się zdaje. W każdym razie nie chcę już dłużej przedłużać. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się już w środę. Cześć!